Panie redaktorze, mam pytanie. Dlaczego prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński? To jest bardzo dobre pytanie, które ja mogę tylko domniemywać. Nie znam odpowiedzi. Nigdy nie byłem jakoś zapraszany poza incydentalnymi spotkaniami, a nigdy nie byłem powiernikiem ani dla świętej pamięci prezydenta, ani dla nikogo z jego kręgu. Myślę, że był przekonany, że jest to mniejsze zło. Tak bym to powiedział. I powiem, że w moim przekonaniu to zresztą nie ma większego znaczenia. To znaczy już żeby się nie rozgadywać, tę analizę pani profesor Staniszkis kiedyś wykonała, gdzie ona pisała, dlaczego jej zdaniem traktat lizboński jest dobry. I myślę, że prezydent Kaczyński się opierał na tej analizie. Natomiast tak naprawdę to traktat lizboński jest martwy od momentu, kiedy powstał. Ponieważ bo się zmieniło. To znaczy bankructwo banku Lehman Brothers właśnie pokazało, że Europy nie ma tak naprawdę. Że ona sobie fajnie pozorowała istnienie, dopóki było dobrze. Natomiast jak się zaczęły kłopoty, to Berlusconi ratuje włoskie banki, Sarkozy ratuje francuskie banki, Merkel ratuje niemieckie banki i wszyscy to robią kosztem sąsiadów. W ogóle cała europejska solidarność jednego dnia przestała istnieć i traktat lizboński w tym momencie też przestał istnieć. Proszę Państwa, jak traktat lizboński budowano, co trwało mozolnie, jak tu ludziom wcisnąć to, żeby oni nie wiedzieli, co im się wciska, to tyle to lat zajęło, ale jak go budowano, się mówiło o jakimś prezydencie unijnym, typu, nie wiem, Tony Blair był najczęściej wymieniany. No jakiś rzeczywiście silny polityk. Natomiast ostatecznie stworzono stanowisko prezydenta unijnego i kto nim został? Nawet właśnie, no, jak to w moim ukochanym filmie mówią, z twarzy podobny zupełnie do nikogo. No, po prostu facet, który może podawać herbatę, jak się spotkają przywódcy europejskich krajów. Kto został ministrem zagranicznych Unii Europejskiej? Tak samo. Nikt zupełnie. Co znaczy, że ten traktat nie istnieje, jest pozorem. W związku z czym no, nie jest takie ważne już, co tam w nim było zapisane. Chociaż oczywiście w konkretnych momentach te zapisy mogą zostać użyte albo mogą zostać nieużyte. Na razie są nieużywane. Czy ja mam pytanie też jeszcze. Czy myśli pan, że doczekamy czasu, kiedy Donald Tusk wyląduje w więzieniu? Za to, że dogadywał się ponad głową prezydenta Polski z premierem Rosji, a kancelaria prezydencka dowiadywała się o wynikach tych rozmów z mediów polskich, polskojęzycznych, za to, że nie potrafił zapewnić bezpieczeństwa głowie państwa, a kiedy ta głowa państwa zginęła podczas urzędowania, oddał śledztwo w sprawie katastrofy w ręce obcego mocarstwa, jak wiadomo, które jest sprawcą wielu zamachów terrorystycznych na świecie współcześnie, za to, że za szkodę, którą wyrządził Polsce, za zdradę interesów narodowych. Czy doczekamy czasów, żeby ten człowiek, że ten człowiek odsiedzi w więzieniu tą wielką krzywdę, którą wyrządził polskiemu narodowi? Kiedyś pisałem fantastykę, pewnie to sprawa, że często dostaję takie pytanie o przyszłość, trochę do wróżki, ale ja to pisałem, no żebym nie skłamał, chyba nawet jeszcze przed katastrofą smoleńską, że jestem głęboko przekonany, że Donald Tusk będzie pierwszym premierem, który po zakończeniu kadencji wyląduje w pudle. I mam nadzieję, że to proroctwo się spełni. Ja to pisałem jeszcze przed katastrofą. Bo oczywistym powodem na przykład do postawienia Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu jest złamanie ustawy o CBA. Odwołanie w połowie kadencji ze złamaniem prawa przewodniczącego, szefa CBA, po pierwsze pod kompletnie chucpiarskim pozorem, jakim były zarzuty postawione przez
prokuratę reżyserską, z którym te zarzutami się nic nie dzieje, prawda? Minęło ponad półtora roku i wszyscy wiedzą, że te zarzuty są śmiechu warte. Chodziło tylko o stworzenie faktu prasowego, że skoro są jakieś zarzuty, to premier może, ponieważ nie jest nieposzlakowana opinia szefa CBA, go odwołać, przy czym był zobowiązany zasięgnąć opinii prezydenta, a nie zasięgnął. To są oczywiste sprawy. Ja myślę, że oczywiście no, on sobie zdaje sprawę z tego i to jest pewne niebezpieczeństwo właśnie, że zdaje sobie sprawę, że nie może oddać władzy. To jest trochę podobna sytuacja, wielokrotnie mówiłem o tych podobieństwach do lat 80. Tylko, że Jaruzelski bardziej mógł liczyć na to, że mu przy okrągłym stole zapewnią orgii bezkarność. Bo tak samo jak pod Jaruzelskim cykała bomba finansowa, ona tak samo cyka pod tą ekipą. W każdym, my tu jak rozmawiamy, Boże, aż nie jestem w stanie policzyć. No ktoś ostatnio liczył, że przez sekundę 6 tysięcy złotych narasta dług publiczny. No to w takim razie ile my tutaj już, ile to kasy poszło przez ten czas, kiedy my tutaj jesteśmy, to są ogromne kwoty. Nie wiem, czy się doczekamy, ale wierzę głęboko, że tak, że to nastąpi. Mówi się też, że oczy po mamusi, tam uszy po tatusiu, a 20 tysięcy długu po Donaldu Tusku. W każdym razie, dobrze, krótko. Przepraszam bardzo, nas jest tutaj bardzo dużo, do sprawy aktualnej. Przepraszam, mam 82 lata, byłam łączniczką i jestem emerytowanym oficerem. Zwracam się do wszystkich Państwa, teraz jesteśmy przed wyborami, żeby w sposób taktowny przekonywać, pójść do wyborów. Kiedy miałam 10 lat, jak wojna wybuchła, to pamiętam, mój tata, wielki patriota, przed wojną mówił, kto nie idzie do głosowania, powinien iść do konfesjonału, czyli jest to naszym obowiązkiem. Teraz, czy przekonywać na kogoś, to już Państwo sobie tego. Ja mam ponad, ja chodziłam po domach i wiem, w różnych sprawach przekonywałam ludzi i wiem, jak ludzie reagują. Ja co czytam? Naszą Polskę, nasz dziennik, ostatnią prasę i tylko włączam dziennik, zobaczę, co tam nakłamano, czego nie dopowiedziano. Już koniec, aby. Także bardzo proszę przekonywać społeczeństwo, bo dlatego pani powiem, że czasami pytanie jest takie, czy właśnie nie lepiej jednak tych, którzy nie wiedzą nic o polityce, mówić, nie idźcie na wybory. Bo jeśli nie mają, nie wiedzą na kogo zagłosować, to po co mają? To jest 15 po ja obiecałam. Przepraszam, ale ja naprawdę obiecuję, że jak dostanę kolejne zaproszenie, to z przyjemnością przyjdę i może wtedy wszyscy zdążą. Poza tym będą na pewno jakieś inne okazje, żebym Państwa mógł ucieszyć. No, nie starałem się tutaj przekonywać przekonanych, więc przed wyborami pewnie będziemy jeszcze wiele mieli okazji do tego, żeby namawiać. Chociaż ja też nie uważam, tu się zgadzam, że nie uważam, żeby wysoka frekwencja była sama w sobie wartością. Ja nawet wręcz zawsze twierdziłem, że powinien być jakiś prosty egzamin przed wejściem do punktu wyborczego. Amerykanie tak zrobili na przykład, że żeby oddać głos ważny, trzeba umieć zrobić dziurkę w papierze i to zmieniło bieg historii, odsiewając kilkanaście tysięcy głosów analfabetów, którzy tego nie potrafili. I to zmieniło wynik wyborów. Więc jest to bardzo ciekawy przykład, że wcale za wszelką cenę zaganianie wszystkich do wyborów nie jest takie ważne. Kto wie, na kogo chce głosować, nie głosuje. Zacząłem taki apel, ale to może, no, jak zacząłem mówić, króciutko powiem, że przynajmniej namawiam tych, którzy chcą głosować, żeby nie głosowali na te tak zwane jedynki. Nie głosowali na biorące miejsca, tylko szukali gdzieś tam w środku, bo na pewno gdzieś w środku są ludzie, którzy bardziej zasługują na to, że głos niż te wszystkie tam roszady, które sobie partia ustawia. A my tak ze złośliwości, żeby skrzanić im te układanki jakieś rozmaite dość tonowe. Ale to jest, tak powiem, moja osobna, prywatna kampania. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że...
Słucham? Pan powiedział, że tak po złości. A dlaczego mamy po złości cokolwiek? To ci, którzy... Dla draki. Ci, którzy... Nie chodzi o złość, wie pani? Chodzi... No dobrze, bo tak powiedziałem, że może złośliwa satysfakcja, ale chodzi o to, żeby... że odebrano nam tą ordynacją wyborczą i tą ustawą o finansowaniu partii, odebrano nam, jeśli nie całe prawo wyborcze, to jego połowę. Bo w chwili obecnej o tym, kto wchodzi do Sejmu, nie decydują głosy wyborców, tylko decyduje to, kto ułożył listę wyborczą. Więc to uważam, że trzeba odzyskać, ale z takim sposobem choćby pokazania, że chcemy ją odzyskać, jest głosowanie nie na tak zwane biorące miejsca. No, to taki mój skromny apel. Na następne, ja zrozumiałam, jeśli mogę dodać od siebie, to znaczy cała ta książka wręcz pokazuje, że właśnie jakby przestrzega przed tym, żeby na złości i na tej nienawiści budować cokolwiek. Natomiast ja to zrozumiałam tak, że ponieważ partie, ponieważ to są te jedynki, to są ruchy partyjne i najczęściej niestety niezwiązane z zasługami ludzi. W związku z tym, no tak, ale nie każdy wyborca wie, kto jest na jedynce, znaczy kto to jest, co to jest za osoba. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Troszkę bym jeszcze chciał czasu dzisiaj swoim córkom poświęcić, także proszę mi wybaczyć i pozwolić też się już tam zająć. Dziękuję. Dziękuję.